Siema, to Pyza na najnowszym filmie wędkarskim, oto z tego zbiornika i wszystko w tym temacie, woda PZW i jedziemy z tym koksem. Ze mną jest dzisiaj Karol, będziemy dzisiaj karpiować, sprzęt zakupiony, zobaczcie, przez Karola wszystko jest odpowiednie, nawet udka zanętowa, którą może wykorzystamy, zobaczymy jak to będzie. Ja już wędki zarzuciłem, teraz Karolowi pomogę pozakładać podajniki, to wszystko do karpiówek jedną przełożyliśmy, ściągnęliśmy ledkorny, bo było karpiowanie na tym sprzęcie, który zakupił, a teraz założymy podajniki, wymierzymy odległość 11 razy 3,60 i wspólnie będziemy wędkować, zanęcimy sobie miejscówkę. No Karol, coś powiedz. No nic, no, test nowego sprzętu. No, zadowolony no, jest, ale fajnie. Nawet nie test, ale chrzest. Chrzest, zobaczymy, wszystko nówka. Co z tego będzie. Mam tak podejście, mam takie po ostatnim wędkowaniu tutaj z tobą z dystansem. Także jeżeli nawet nic się nie trafi, w końcu to jest woda PZW, także nie nastawiam się. Jeżeli coś się trafi, to będzie po prostu. No ale przyjemny. Nowy sprzęt wypróbujesz, sygnalizacja. Zadowolony. No, wędki, kowrotki, myślę, że krzesło. Wyższa półka, nie? No, no wiesz, tak już lepszy. No. Lepszy tak po prostu. Jak to powiem, nie obciach. Nie obciach. Już mogę z tobą na karpie. Tak, nie obciach. Po prostu wiesz, teraz będziesz mógł zarzucić, nic nie będzie ci się plątało, nic zwijało, nie będzie strzelało, grzmotnało, świstało, tylko po prostu będzie odpowiedni sprzęt na odpowiednie ryby, ale czy się doczekamy tych ryb, zobaczymy, więc Karol po prostu nie wie, o co chodzi na razie, ale jakoś to ja mu pomogę to ogarnąć, zarzucimy zestawy i zobaczymy, ale sprzęt fajny. Wędki Prologica, kowrotki Dama, tripod Prologic, tam jest podbierak, anakondy, pokrowiec, łódka zanętowa, no i wszystko w tym temacie, więc chłopak sobie przeszalał, ale na początek pomogę mu rozłożyć sprzęt, zrzucę jego wędki, go na tej samej odległości wyznaczę odległość dla niego i będziemy, dobra, i odległość teraz wyznaczymy 11 razy 3,60, tak u mnie było, bo ja już w domu sobie wędki przygotowałem, 11 długości razy 3,60, u niego to samo wymierzę, owka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, a co uda się złowić, zobaczcie sami na naszym, moim wspólnym wędkowaniu z Karolem w filmie. Ok. Chodź Karol, weź sobie odległość, wyznaczysz. Pokażę ci co jak. 3,60. Chodź, zobaczysz. Patrzcie, Karol. No. Na jedną, chodź tu, zostaw tam tą wędkę. Weź tak, zobacz. I pokażę ci z jedną. 11 długości, zobacz. I od tamtąd liczysz. I ósemki robisz, pa. Raz. Dwa, ósemki. Trzy. I 11. Zamykasz kabłąk. I zobacz, bierzesz do końca. I na kowrotku, na klipie bierzesz, pa. Zobacz. I zaczepiasz na klipie, tak. Mhm. I teraz bierzesz to. Wędkę wziąłeś, nie poczekaj, ale patrzcie, zobacz. I teraz tylko tańczysz. Zobacz, widzisz? I pa, zwijasz szybko, pa. I masz już 11. I tak weźmiesz u siebie. Na drugiej. Tak ci pokazałem. No i licz. No raz i ósemka do góry. Raz. Licz. 11. Dwa. Ósemki. Trzy. 10. I do końca.
Karol jest w Pławikowie i naciągnij teraz żyłkę. Zamknij kawał, naciągnij do końca i teraz załóż sobie, otwórz. Tam do przodu najwyżej, otwórz kawąg. I teraz stoisz w miejscu i tylko wędką na prawo, lewo. No i zwijaj, no. Tylko trzymaj tak, żeby naprężało się, ładnie ci się układa tam, no. Tylko tak ósemki, wiesz, do góry, tylko podnosisz kija do góry. Wyżej kija trzymaj. Wyżej kija trzymaj, no i kija wyżej, o. O, prawo, lewo, wyżej. Pierwszy raz to robisz, to wiesz. Pierwszy raz to robisz? No wtedy tak. Dobra, i już, i okej. Jest pięknie. Jedź. Woda ci się zrobiła. Ściągaj. Ściągaj do góry. Widzisz, że broda ci się na plecionce zrobiła. Lato ci powiedziałem, że nie wiadomo, jak będziesz na plecionkach łowił. Daj no. Drodzy Państwo, widzicie, tak to jest. Zrobiła się broda. Postaw to i odplątaj. Dobrze do klipa doszło, fajnie, elegancko. Ale widzisz, tu masz to, pomału siądź sobie. To chodź, daj drugą ci zrobię. To masz, daj sobie. A ty to odplątaj. A ja ci drugą wezmę. Okej. Okay. Kowrotki, po prostu sprzęt jest na konkretne ryby. Drodzy Państwo, dlatego jak karpiówki przeważnie, widzicie, do nęcenia daję. Duże kowrotki na razie nie używam, ale sprzęt odpowiedni. Ok. Założymy Karolowi drugiego cukiereczka. Tu ma kuleczki, stoper. I założymy mu coś innego. Dajcie, z powrotem założę do podajnika sprzęta. Ok. Trygalik bungee. Na drugie też się założę trygalik bungee, bo na grawce będzie szybciej przy dęce zakładać, bo tam masz karpiowe i tam są na te, na stopery. To się ciężko przekłada, dobrze. No i spróbuj teraz to zarzucić. Tak samo na tę białego krzaka. No. To machnij mocniej, wiesz. I do góry kija trzymaj. Do góry kija. Dobra, okej. Okay. Nie trzymaj nigdy tak, bo masz na klipie, trzymasz do góry kija i jak kija, wiesz, jak ci do klipa dolatuje, to wtedy letko ci wędka do dołu idzie. Wiesz, o co chodzi? Ściąga cię. Jak trzymasz do dołu, to może klipa zerwać, jakby było większe obciążenie, bo przeciążenia są większe. Albo klipa byś zerwał w kowrotku, szkoda, albo plecionkę urwał. Teraz napnij to, to załóż i zakładamy drugą. Do góry kija. Dobra, może być, ale widziałeś. No ale powiem ci, że nie było mocno rzucone i idealnie do klipa wpadło, nie? Tak, ale klipa możesz wyrwać, o to mi chodzi, Karol, że kija się trzyma do góry i jak ci szarpnie, to wtedy puszczasz wędkę i ci, wiesz, i wtedy hamuje, tak, wiesz, nie ma takiego. Muszę się, wiesz, trochę nauczyć, nie? Karol, gruby sprzęt, ja trochę miękko. No, sam jestem ciekawy, drodzy widzowie, jak Karol będzie holował rybę na trochę grubszych kijach i na plecionce, czy mu ryby będą spadać. No, żeby holować, czy ryby będą spadać, czy nie. No, ale zobaczymy. Na razie czekamy. No i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. A teraz zanęcimy sobie. Tylko jeszcze zobaczę, jak. Zobaczymy, jak. Może postawię markera. Zamiast pompem i łódką popłyniemy w siną dal. W siną dal to dla Kochasia, który poszedł w siną dal. Dobra, nie, myślę, jak tu zanęcimy. Nie, no mówię ci, nawet będzie dużo ciszej, jak wypłynie. Dobrze, ale wiesz, nie masz tam odległości na łódce, no, i na oko nie będziemy nęcić. Więc ja, postawię. Wędką do metu odległości. Nie, postawię markera. Z wędki postawię markera i do markera
dopłyniesz, odległość 11 długości tam, gdzie łowimy, i prawo w lewo pomału na dwa razy pojedziesz, czy coś rozsypiesz, ale najpierw postawimy markera. Zobaczcie, to samo szuwary, ale interesuje nas głębokość, więc wejdę do wody. Do klipa. Okej. Pociągniemy trochę. Dobra, wyszedł. Okej. Karol, będziesz liczył, ile razy. 70 cm będzie. Odkręcę. Tylko najpierw teraz do dna muszę go dociągnąć. Jeszcze. Okej. Popuszczamy i teraz licz. No. Jeden i zobacz, jak wyjdzie. 140, 210, 280, 350, 420, 490, 560. Ile? 5,5 metra. 5,5 metra. Powtórzymy zaraz. Tak, bo kiedyś ja pamiętam, no to tyle, takie te głębie tam, no. No mogę ściągnąć zestawy, bo wiesz, no musimy wymarkerować mniej więcej. O, tutaj już jest pa, dziadostwo. Moczarki pełno. Zobaczcie. A tam czysto jest, tam gdzie wędkujemy czysto, to chociaż tyle. Kabung, popuścić, licz. No. 7, 1, 14, 21, pomału później, wiesz, 28, do końca jak dojdzie, 35, 42, 49, czekamy pomału, 56, 50, no 6 metrów jest, no, 50, ty wiesz, jeszcze te, no, 6 metrów. No, zanim ty odkręcisz kowrotek i to on już i tak już idzie do góry, nie? No, 6 metrów jeszcze raz wezmę, a później na klipie obmierzymy i zanęcimy sobie na odległości, której wędkujemy, czyli 11. O, tutaj pa, faszyny są, ale tam czysto jest, Karol. Tu, zobacz. 10, 12 metr. Zobaczcie, drodzy widzowie. O, mniej więcej tam i teraz jak idzie, zobaczcie, jak schodzi i tam będziemy mniej więcej łowić, a później na kikach wezmę odległość 11 i spławik postawimy i zanęcimy łodzią. Czekam, aż wyjdzie. Jest. Poczekaj, Karol. Jest dno. Mamy dno w tej pozycji. Licz, tylko pomału i patrz na spławik. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. I pomału teraz. 56,
wyższe. 5,60 metra. Ja myślę, że 6 metrów tam jest spokojnie. No ale do 6, no bo to wiesz, dokładnie 70 cm mam długość. I ostatnią próbę zrobimy z mojej strony, z drugiej. 5,60 wychodzi, nie? No i pa, i tam. Teraz na kiju sprawdzamy. Czysto. Zobacz, pa, Karol, czysto. Zobacz. Czysto. Już się coś tam zaczyna. I teraz delikatnie. Hop, 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 hop. Tam jest czysto. O i tutaj, tutaj przy brzegu. O, zobaczcie. Już zaczynają się schody. Zobaczcie. Ok, tam jest czysto. A tu już schody, więc ściągamy. I jeszcze w jednym miejscu chcę sprawdzić. Tam z mojej strony, zanim zamęcimy. 5,60. A przy brzegu moczarka. I ostatni pomiar. Tam. To jest trochę dalej. Ok. I jedziemy. Zobaczcie, pletka schodzi. Głęboko jest, głęboko. Musimy dokleić dętę. Dobra, wyszedł. Ok. I jedziemy do dołu. Naciągamy. Letko idzie, letko. Letko, lekko. Jest dno. Już mam na dnie. No, pa, zobacz, widzisz, pa. Naprężona, zobacz, pa. I teraz od... I licz, Karol. Poczekaj. 7. 14. 21, 28, 35, 42, 49, 56, wyszedł, wyszedł, wyszedł. 56, równa jest. 5,60, 5,80. Jeszcze do 6, nie? Tak, no teraz, dobra, okej. 5,60, 5,80 metra. Mamy wodę i na takiej wodzie będziemy łowić. Woda jest czyściutka, czyściutka. Jest czyściutko. Czyściutko jest, drodzy Państwo, tam przynajmniej. Czyściutko jest. Czyściutko. 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 To tylko przy brzegu ten problem. Zobacz, jak elegancko idzie ciężarek po dnie. Na waglera można by się pobawić, ale tak. Weź te, taki grunt zrób z waglera. Tak, ale to byś łowił na te, na slidera, na głęboką wodę. Slidera 15 gramów, przelotowo. O, i tu już muł, tu schody są. O. Ale tam mamy czyściutko, 5,60. metra i na takiej głębokości będziemy wędkować. A przy brzegu problem, ale to najpierw trzeba rybkę złowić, żeby później przy drodze pod brzegiem się pomęczyć. I mamy wyznaczony grunt. Teraz odległość ze spławiczkiem rzucę i postawimy markera i zanęcimy sobie łowisko. Nasi długości. Jedziemy z tym koksem. Okej. Markera zostawiamy w wodzie już. No. Na tej odległości. Dobrze, hamulec. Zawsze pamiętajmy, żeby docisnąć, żeby nie odbiło, bo to trochę wagi ma. No i rzucamy.
zerwałem. Zerwałeś? No. Żeśmy markera postawili. To my markera postawili. A on pójdzie teraz do dna? Z markera wyleczę marker. Nie pójdzie do dna, tylko muszę płynąć. Ale w tym momencie będzie cały czas w miejscu? Będzie w miejscu. To zostaw go w tym miejscu. No. A jak się ociepli, to później pójdziesz. Ale po co? A jak odpłynie? A no to nie, no to pytam się, czy będzie w miejscu? Nie będzie w miejscu. Fala będzie, może odpłyną. Och. No to pyza, jednak już zaliczysz kąpiel. Co? Mówię, zaliczysz kąpiel. Kurde. Siadaj na fotelu i tak wygrywaj. Co to było w zawędkowanie, nie? Zimna, co? No, pyza w swoim żywiole. O. Atrakcje zawsze muszą być jakieś. Jest niesamowity człowiek. Niczego się nie robi dla tych ryb. A one jeszcze brać nie chcą. Co pomyślą z drugiego brzegu? Wariat. Ale pozytywny. No i wraca. Spławił zęby i płynie. Słoneczko powoli wstaje. Godzina która? 6:32. Ciężko, co? A pierwszy raz? Zagrzać ci samochód? Jak to jest kurczu, nie dostałem. Zagrzać ci samochód? Co? Zagrzać ci samochód? Nie. Jest pyta. No właśnie mówiłem, czego się nie robi dla tych ryb. Widzisz, wyrwane zostało. O jeden rzut za dużo. O jeden rzut za dużo, ale spławik odzyskany, kąpiel zaliczona. Tak. Więc odcinamy i postawimy rakietę. Rakietę z pomba postawimy i łódką wypłyniemy, bo widzicie, co się dzieje. Trzeba podkleić to z bokseliną czy czymś mocnym, tak żeby już nie było takiego przypadku. Ok. Więc kręcznik doczepiam i od nowa. To teraz wiesz, 11 długości. Normalnie wiesz, 11 długości. Z powrotem musimy dwie zdjąć i zanęcić w końcu, bo późno. A więc przygody z pyzą muszą być. Nie ma to tamto. Pierwsza kąpiel zaliczona. Chciał czy nie chciał, ale szkoda. Szkoda spławika. No 7 dych w plecy, wiesz. No to trochę wiesz. A odpłynąłby później. Dobrze, weźmiemy rakietą, zanęcimy. Pierwszy raz postawimy rakietę i mniej więcej łódką wypłyniemy tam. 3 razy łódką wypłyniesz najwyżej. No. Takie kubki zrobimy. Z tej mieszanki, którą przygotowałem, ale najpierw część wsadzimy.
i zanęcę i zostawimy tam rakietę. Więc okej. Kładziemy i mniej więcej tam łódką będziesz płynął. Dawaj. Ładujemy. Woduj. I koło rakiety najpierw rzucaj, bo tam już w bok nie, koło rakiety stawiaj. Teraz, a później popłyniesz na prawo. Żółka jakaś była. Dobra. Dawaj. Kładź ją. Koko rakiety stawia i tam nie. Koko rakiety i na bok. A później przerzucimy zestawy. Chciałem z markerem, ale widzieliście co się działo. Więc łódką. Przy okazji Karol wypróbuje łódkę, nie? Dalej nie rzucaj, bo jest teraz, widzisz, kij w wodzie. Popłyń za. Jeszcze trochę. Dobra, rzucaj. I wracaj. I później następną z boku. Okej. I tą mieszankę, którą przygotowałem. Kukurydzę, którą gotowałem. Poślemy. Musimy sprężać się, bo marker może spływać, ale jest odpowiednia długość. Z mojej perspektywy teraz, nie? Chodź tu, zobaczy z tej strony, Karol. Że tam nie dorzuca, bo ty rzucasz. Musisz odbić tam na te wielkie drzewo. No płyń tak, płyniesz, no. Płyń tak, płyniesz, płyń. Jeszcze płyń, płyń. Płyń. Jeszcze. Dobra, rzucaj. I trzecią weźmiesz po środku, jak ta droga, co z góry schodzi. Ostatnia garść. I mamy zanęcone. Przerzucimy, będziemy czekać. Zestawy przerzucone, drodzy Państwo. Karol ustawia tam sprzęty. I wędkujemy. Okej. I czekamy. Co? Mówię i czekamy, co będzie się działo. Czekamy. Mamy 6 metrów prawie wodę tam głęboką. 12 godzin później czekamy, nie? No zobaczymy, nie? Na razie ja obeschłem trochę już. Ale powiem ci, że taki mam niedosyt. Jaki ja mam niedosyt dzisiaj. Dlaczego? No nie wiem. Ospławik? No. Piękna woda jest. No piękna woda, ale głęboko widzę. No. Ja mówiłem, mogę spławikówkę wziąć. Ale nie. Jedną byś ściągnął i byś pomachał. No to jak wiesz. Trzeba przetestować nowy sprzęt. No trzeba przetestować nowy sprzęt. Mam nadzieję, że... Ale ja patrzę na wodę, to niech... Zobacz, tą płatę. No ja wiem. Za kwiatkami. Kukurydzę byś rzucił, no. Czy lin, czy coś czerwonego. Ale no co, albo tak, albo tak. No, dzisiaj się nastawiamy na... No, no ale wiesz, duże ryby to w nocy. Zanęcić sobie pod wieczór, całą noc i w nocy, by się coś działo. Tak, ale u nich nic. No zobaczymy u nas łowienie z marszu, podnęcone, podsypane, tak to pokazałem na filmie.
A więc Karol, już wszystko wiemy, tak? No wszystko wiemy. Tak, zapytaliśmy się z boku. Temperatura wody? 13. 13, pyza się kompo. Pyza się kompo. No. 13, głębokość? 6 metrów. Ile nam wyszło? 5,60. 60, 5,80, tak gdzieś, nie? U nas. No, mówię, 5, no, bo oni mają trochę dalej rzucony zestaw. No to... No, 5,50, między 5 a 5,5, no 6 metrów, to tak no, jak ci mówiłem. No nie? To dobrze wyznaczyłem, nie? Tak. Tak obliczyłem, bo ja na oko mniej więcej 70 cm oddawałem. No ale co, no, i liczyliśmy 6 metrów, 13 stopni woda i panowie echosondą pływali tam, gdzie nęcą. I ile ryb teraz zobaczyli, że tam pływa? Przez ile? Oni spływali z pół godziny doby, no, nie? 3 ryby? 6 ryb. 6 ryb i w toni. W toni, czyli wysoko. W połowie wody. W połowie 6 ryb stało. Bez reakcji zupełnie na zanętę. Na zanętę, bo rzucali zanętę i bez reakcji. I są 3 doby. Są 3 doby, generalnie powiedział mi. I dwa karpiki. Tak. Że głupio żeśmy zrobili, bo w marszu się tu ryb nie połowi. Teraz. No, chłop jeździ od 90 roku. No. Od 90 lat, nie? Tak. I generalnie zna ten zbiornik. I przez 3 doby tylko 2 karpie, takie tak. 3 kilo, tak? Tak, no. No, mają, we dwóch są. Przez 3 doby, czy 3 nocki, co są, 2 karpie tylko weszły. I mówi pan, że na razie ryby tu nie ma. Na razie nie ma, nie weszła. No i co robimy? Siedzimy, nie? Czy jedziemy tam? Spakujemy się i wiesz. Posiedzimy trochę, myślę. W jego miesiącach typu lipiec, sierpień. No, tak mówił. No. Czyli gdzie generalnie już ta ryba budzi się do życia, nie? No. Bo on tam stwierdził, że tu jest ryba. Ten zbiornik jest o miesiąc do tyłu. Do tyłu, no. Na panowie siedzą 3 doby. I końca nie widzę. Z boku. I tak mówię, łowienie z marszu to, no zobaczymy, pozmieniam przynęty najwyżej po babki, tak żeby pływało na to, znaczy może leszczyk, może coś się skusi, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, no co zrobić, nie? Już jesteśmy, to posiedzimy, zobaczymy jak to dalej się potoczy, temperatura wody jest, głębokość jest, tak mniej więcej jak sądowaliśmy z Karolem, czyli wyszło nam 5,70 u nas wyszło bliżej, oni trochę dalej mają z boku, u nich jest 6 metrów na echo sądzie. Towar posłany, no więc czekamy, no, posiedzimy, zobaczymy. I czekamy. Dopóki przynęta w wodzie czekamy. Mamy. Okazję, czekamy. Coś, no to jak coś znasz. Tak jak ostatnio było, i czekamy. Czekamy. 12, czekamy, 15, czekamy. No. No żeby na zero tylko nie być, zobaczymy. A ja zmienię sobie przynęty. Raczej zestawy, zestaw raczej, jeden z koszyczkiem. Raczej przynęty teraz zmienimy, przerzucimy zestaw i założymy jakieś inne kolory cukiereczków. Hanusz Widelec może coś się złowi. Machaj, będą ryby, będą. Do góry kija. To było branie, wiesz? Widziałem po tym. No. Może być amur, wiesz? Więc czekamy. Poczekam jeszcze i będę musiał ściągnąć. Bo wiesz, mogło, wiesz, ściągnąć z bagneciku przynętę. Choćby nawet ryba przepływa, to znakiem tego, że jakaś tam ryba pływa, nie? Ewentualnie kaczka. No ja kaczki nie widzę tam. No mogą pływać pod wodą. To są te inna odmiana? Tak, to są te perkozy chyba. No i gdzie one wypływają, bo nie widzę nic. Karol, no ja wiem, że one pływają tak, ale powinna gdzieś wypłynąć tu. A tutaj nic nie widzę, żeby wypływało. Karol, drzemkuje? Karol, jak jest? Nie drzemkuje, tylko
odpoczywam na łonie natury, tak? Tak. No, to jest takie wędkowanie, że tutaj więcej się... Nic nie zrobi. Nic nie robi, niż się robi. Wrócisz i czekasz. Czekamy. To jest najważniejsze słowo. Czekamy. I nic się nie dzieje. I czekamy. Nic się nie dzieje, ale czasu masz na rozmyślenia, na wszystko. Normalnie. No. Wiesz, wszystko możesz robić. Jakbyś miał kobietę, to wszystko. Kurde, no właśnie jej trochę brakuje. No, miałbyś czas na nią. Nie mam się z kim pokłócić. A jest czas na to. No a teraz już tak. Tak. No widzisz, nie musisz, fala jest, nie musisz ściągać, przerzucać, nie topić żyłki. Widzisz, tak to jest. Takie jest wędkowanie z gruntu. Ale czekamy. No i zobaczymy, jak nic jedzie z Kubału, to tak powiedziałem, zmienimy łowisko tak, aby nie być na zero. I zahaczyć jakąś dzisiaj rybkę. A czy uda nam się złowić coś, zobaczycie. Albo tu, albo gdzie indziej. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc czekamy i jest pytań. Karol, weź no coś wymyśl, bo lipa. Naprawdę? Szary, mary, hokus, pokus, węc. Coś wymyśl. No, no i może być. A tobie jak? No zobaczymy, no. Zobaczymy. No a tobie jak się podoba to łowisko? No wiesz, tam się wykąpałem, to teraz warto by coś złowić. No w sumie masz rację, zgadzam się z tobą. To powiem ci, że no, fajne to łowisko wymyśliłeś, zobaczymy jak z tymi rybkami. I posiedzimy, zobaczymy. Tak jest. A więc drodzy widzowie, jak za sprawą różdżki, zmiana łowiska w szybki, prosty sposób. I zobaczymy, co to łowisko nam przyniesie.